Dzień dobry, dobry lot. Witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Jesteśmy tu w takim na razie małym gronie, bo hodowcy lubią tu do nas przyjechać. Potem po locie przyjadą, bo jest wczesna pora. Przyjadł tu do nas kolega Tomek Madej do odbiór gołębi na jego wspólny gołębnik, który bardzo poważa ten gołębnik. Bardzo dobrze prowadzony jest, informacje są na bieżąco w nim, także jeden z najlepszych gołębników, bym powiedział, w Polsce i może nawet w Europie. Zaprosiłem go na śniadanie, żeby zobaczył, jak tu u nas wygląda, jak hodowcy do nas przyjeżdżają, lubią tu do nas przyjechać. Mamy tu gościnną żonę, która lubi nawet upiec coś, żeby coś napić się zjeść. Co tu jeszcze bym powiedział dla kolegów? No, kolega jeszcze musi dostać u nas na specjalny góralski obiad. Kotlet, kapusta, ziemniaki. A tu ko mnie jest brat Marian Górka, mistrz powiedzieć świata na wspólnych gołębnikach. Dziewięciokrotnie był, wspólnie razem mi byli 12 razy, on był dziewięciokrotnie w Polsce na wspólnych gołębnikach, na podium. W Rumunii, w Czechosłowacji, na Słowacji, Czechach. Na których gołębnikach się powtórzyło, na raz po dwa razy był na podium. Naszą rasę, specjalną rasę gołębi, żeśmy tu wyhodowali, taką naszą rasę, huragany się nazywają, które hodowcy tutaj z całej Polski sprowadzają. Poszły te gołębie nawet też do kolegów, nawet i do Warszawy. Wiesława Rogusa pozdrawiam, Marciszewskiego też pozdrawiam i innych kolegów. Także na tym wstępie bym tyle mógł na razie powiedzieć. Potem się odpocznę z nim śniadanie i będę miał więcej siły. Właśnie kolega Madej przyjechał do mnie zabrać gołębie na wspólny gołębnik, więc przygotowuję. Jedna drużyna to będą same huragany, czyli czerwone i płowe. Druga drużyna będą Vandenabele, Van Roye, krzyżówka z huraganami. A do trzeciej drużyny mamy takiego Timka. Dokładam trzy gołębie pokrzyżowane czterokrotnie. I co z tego wypali, no to będziemy widzieć dalej. Pożyjemy, zobaczymy. No, pożyjemy dalej. I przygotowuję gołębie na oddanie, na wspólny gołębnik w ten sposób, że wpisuję do zeszytu, daję tabletkę TTK i krople Stolisana na pióro jadę na kark. O. Dziękuję bardzo. Mamy tutaj akurat jarzynki, takie swoje roboty porobione, miód, słój górków, typowy miód górków. O, proszę bardzo. Etykiety proszę nie patrzeć, bo to jest do słoików wkładane. To dajemy gołębiom, jak przylatują. Tu mamy inny miód, miód spadziowy, miód taki, miód ciemny, miód jasny. Tu mamy zaś zrobiony z maji. Maj to jest taka pora, teraz trzeba maję zbierać. To jest dobre dla ludzi i dla gołębi, na gardło, na wszystko. To akurat żona robi. Tu też żona robi obierek z jabłek, bo ponoć w skórkach jest najwięcej witamin, ocet jabłkowy. To jest dla gołębi, dla ludzi bardzo dobry. Widzicie, dla ludzi, do gołębi można stosować. Tu mamy jarzynki. Wszystkie rodzaje jarzyn, jakiekolwiek, czosnek, cebula, buraczki, typu podobne i z miodem raz powietrza. A tu jest inna mikstura na spirytusie, chrzan i tym podobne. I to właśnie stosujemy gołębiom. To dajemy gołębiom w poniedziałek, to dajemy gołębiom w środę rano. Miód to jest do herbatki, zawsze jak gąbki sobie przylatują, to im miód dajemy. I tak wygląda nasze swojego wychowu. Różne rzeczy. Miód podajemy, jak gołębie przylatują do przegotowanej wody, wymieszamy dwie łyżeczki na 2 litry wody. Do tego dodajemy cytrynę, troszkę elektrolitu i to gołębie piją, jak przylatują z lotu. Tu mamy buraczki, cebula, czosnek, szan, pietruszka, cytryna. No takie pory różne, wszystkie rodzaje, jakiekolwiek jarzynko istnieją. To dajemy im w poniedziałek rano na drożdże. I do karmy. Na drożdże, tak, i do karmy oczywiście. Tutaj mamy chrzan, czosnek i spirytus. To jest tak jakby antybiotyk, żeby te gołębie pobudzić. Dajemy też na karmę. Dajemy to w środę rano. Wymieszamy z karmą. Do tego dodajemy drożdży też, te dwie łyżeczki. Na 2 kilo karmy, wymieszamy, postoi to ze 2 godziny, wsiąknie i dopiero wtedy gołąbką podajmy. Te gołębie mają wszystko naturalne, zdrowe, w tym zero chemii jest. Tutaj mamy miksturkę z maji, którą żona akurat robi, no bo to jest dużo zbierane, dużo roboty, człowiek nie ma czasu na to. To gołębiom podajemy na drogi oddechowe, to można calutki rok podawać. Dla ludzi też jest bardzo dobre na gardło i gołębiom na gardło, na drogi oddechowe zarobiście dobre. Tutaj mamy ocet jabłkowy ze skórek, bo w skórkach jest najwięcej witamin tego wszystkiego. Podajemy go przynajmniej 2 razy podczas lotów, a w sezonie spoczynkowym dajemy 3 do 4 razy w tygodniu do wody. No i miód,
inny rodzaj miodu. Czasami raz taki dajemy miód, raz taki dajemy miód. Po prostu w każdym miodzie jest coś innego po prostu. I tak to wygląda. Jeszcze oprócz tych wszystkich rzeczy, co tutaj mamy, tam akurat widać, tam żona zbiera pokrzywy. Tylko najlepiej takie malutkie pokrzywki zbierać i korę dębów. Suszymy to i gotujemy herbatkę. Tę głębią podajemy przez cały rok. W sezonie lotowym podajemy tylko raz, bo pokrzywy mają dużo żelaza, magnezu i po prostu witalności za dużo, żeby nie dostały, ale żeby zdrowe były. Pokrzywy są od wieków po prostu bardzo zdrowe, nawet dla ptactwa, dla ludzi i dla gołębi. Dlatego teraz wchodzimy bardziej w naturę niż w chemię. Żeby tym gołębiom nie zaszkodzić, żeby te gołębie po prostu były na lata, nie na 2-3 lata, tylko na lata te gołębie były. Dlatego hodowcy przyjeżdżają tu do nas, dużo sprowadzają gołębi od nas młodych, które nawet lepiej lecą u nich i na wspólnych gołębnikach niż u nas. Wygrywają loty, tu można potwierdzić kilku hodowców, tam z Ciechanowa, spod Warszawy, z Wrocławia, z Gór Nowego Sącza, co powygrywali loty i dużo lotników jest. My żeśmy tu przez 3 lata też mieli, w 14, 15, 16 roku najlepsze lotniki, huragany po prostu z naszej rasy wyhodowane. Też w 2015 roku syn zrobił mistrza i wtedy miał też najlepszego lotnika, tylko akurat tych gołębi Wanda Nabele, które były też dwa na WG Krakus najlepszymi lotnikami, a jeden był miśnik. Tak, trzy uhodowane gołębie w tym roku były trzema lotnikami, no rzadko spotykamy. No i tyle bym powiedział. Nasza historia z gołębiami zaczęła się z dziada pradziada, można powiedzieć, z dawnych czasów. Dziadkowie hodowali gołębie, ojcowie hodowali gołębie. Czterech braci, po prostu taty moi hodowali też gołębie, ale zaczęło się to zaraz po wojnie, bo dawniej było ciężko gołębie z zagranicy sprowadzić. Był tu taki ksiądz, który hodował gołębie, sprowadził je z zagranicy, z Holandii, z Niemiec. On jakiś miał bardziej może dostęp i miał możliwość wyjechać za granicę sprowadzić te gołębie. Potem, gdy on zmarł, te gołębie, część gołębi tu przyleciała do nas. Okazało się, że to są zarąbiste gołębie. Zarąbiste gołębie i do tej pory te gołębie mamy. Do tych gołębi żeśmy dokoptowali troszkę gołębi takich szybszych może z Wanda Nabele, z Carboniego i z tych ras uhodowaliśmy własną rasę gołębi, które się nazywają huragany. W 2006 roku zacząłem lotować tymi gołębiami, nawet zacząłem od dobrych sukcesów, bo zaczęły się dyplomy, drugie miejsce w okręgu na tym locie dalekodystansowym. Potem syn zaczął się wciągać od małego tutaj ze mną do gołębi, no i po prostu do tej pory ma nowy gołębik wybudowany dlatego, że wtedy jak dostał, miał 17 lat, zrobił mistrza na młodych gołębiach, miał najlepszego lotnika i po prostu mamy tutaj, tak jakby powiedzieć, świętą trójcę. Brat jest po drugiej stronie ulicy, ja mam gołębnik tutaj, a syn ma nowy gołębnik budowany troszeczkę tam dalej. Tam, gdzie mamy tego właśnie słynnego grilla, gdzie hodowcy przychodzą do nas na kiełbaski, na pieczenie, takie różne, które po lotach sobie tam po prostu odprężamy od tej ciężkiej pracy, żeby sobie porozmawiać, a nie tylko siłowo wyniki, tylko że po prostu, żeby było miło, sympatycznie. U nas w oddziale w Myślenicach mamy też tam grilla, co wkładanie robimy sobie tam grilla, żeby się z kolegami porozmawiać. Zarąbistą atmosferę tam mamy, ukłon dla naszego głównego prezesa Krzysztofa Piwowarczyka, dla Pamana Mariana Górki, dla Sadzika, które klimat taki zrobili po prostu, że wszyscy się bardzo dobrze czują, wszyscy do nas lubią przyjść, nawet ten oddział Wieliczka do nas potrafił przyjść i u nas tak się dobrze czują, że powiedzieli, że rewelacja. Po prostu rewelacje trzeba w ten sposób zrobić, żeby z kolegami rozmawiać, a nie kłócić się, nie tylko specjalnie na siłę wyniki robić, wyniki same przyjdą, tylko uczciwie, żeby po prostu się wszyscy bardzo dobrze czuli, żeby te gołębie wszystkim przynosiły radość. W tamtym roku, tutaj jest dowód, zrobiłem trzecie miejsce, miałem najlepszą drużynę na trzecim locie, tutaj kolega Madej po prostu powiedział, no też trzeba mieć gołębie, żeby po prostu gołąb siadł trzeci i żeby mieć najlepszą drużynę podczas takiej potęgi, jak teraz na tych wspólnych gołębikach, że wszyscy znoszą te gołębie, jak najlepsze gołębie, nie tak w sekcjach czy w oddziałach, tylko tam są po prostu najlepsze gołębie. Zdobyć trzecie miejsce i najlepszą drużynę mieć na jednym locie, to też jakaś sukces i jakieś te gołębie trzeba po prostu mieć. Akurat jesteśmy dzisiaj, jest niedziela, 8 maja, czekamy na przylot gołębi z Namysłowa, 220 km, to jest drugi lot. Na pierwszym locie żeśmy po prostu, no mamy tutaj, prowadzimy jedną drużyną, druga drużyna jest na 10 miejscu. Po pierwszym locie gołębie powinny niedługo być, trochę pogoda tak lekko pochmurna, ale jest z wiatrem, także myślę, że te gołębie do 10 do 15 minut będą.
Thank you.
Pierwsza ekipa dostarczona przez Mateusza. Następne przez Tadeusza i przez Mariana zostaną wyrzucone. Tak, wybrane. Gołębie się fajnie zleciały dzisiaj, no po prostu wyśmienicie, tylko mówię, no trochę bocian przestraszył, bo latał ten bocian. 3 minuty krążenia, no a na takim locie 3 minuty, w drugim locie konkursowym to... Dużo. To za dużo. No, akurat to... pech. Mieszamy 3 rodzaje karmy. Mrowcy jest podstawa karmy. Podstawowa karma to jest mrowca. Super karmę, mo, świeżą karmę, kurde, także elegancka karma. A potem tak dokładamy z innych, których już nie będę wymieniał. Mieszamy je wspólnie razem, bo tam zawsze w którejś karmie coś jest, tam takiego co sobie gołębie zawsze lubią jeszcze coś wybrać. Młode teraz po prostu, no to one muszą sobie wybrać, co im pasuje, żeby były zdrowe, mocne, silne kości, wszystko, także niczego im nie dały. Karma cały czas leży na bieżąco. One sobie po prostu wymieniają to, co im pasuje. No tu jeszcze nie ma, nie będziemy im żałować. Młodych tutaj dostało tylko... Młodych nie dostało dużo, po prostu no pokryżaj hodowcy tutaj. Można powiedzieć, że z całej Polski to powybierali. Najwięcej czerwonych powybierali, bo po prostu no, są gołębie, które twarde, mówią, lepsze wyniki robią. Z tych gołębi, co tutaj nam zostały, jeszcze będziemy wybierać 3 drużyny na WG Małopolska, które bardzo szanuję i polecam innym. Rogowo też polecam. Po prostu resztę gołębi potem musimy sobie z rozpłodu dokoptować, aby tam ktoś chciał. Ktoś chciał sobie jeszcze tak trochę głębiej nabyć, no musi po prostu wcześniej, bo mamy tam już pozamagane dość sporo i, no i nie jesteśmy w stanie na bieżąco wydolić. 3 rasy gołębi tutaj są. Banda Navelle, to są z tych niebieskich. Carboni, to są te sieki płowe. No i czerwonych płowych tu bardzo mało. Tak, ktoś przyjeżdża, że to przeważnie te czerwone huragany nasze wykupują i krzyżują je ze swoimi. Rewelacyjnie się spisują, po prostu można powiedzieć, że nawet u hodowców innych nawet jeszcze lepiej te gołębie lecą niż niż u nas. Co roku mamy dużo zamówień. Ciężko jest zrealizować, ale niestety stałych to musimy im po prostu też zawsze ten sztuk uchować. Także dużo ich nie ma, no ale jeszcze na 3 drużyny Małopolską musimy wybrać, a potem będziemy sobie jeszcze dokoptować rozpłodu. Tam mam 60 gołębi w rozpłodzie, także jeszcze będzie jeszcze coś pociągnąć. Tam wszędzie zamówionych to musimy też zrealizować, żeby nie wyjść blado przy innych hodowcach. U nas gołębie są zdrowe, dajemy im 2 razy w tygodniu, im dajemy takie jarzyny różne rodzaju, czosnek, cebula, pokrzywki do herbaty im dajemy. No i na razie odpukać nigdy się nic nie dzieje tym gołębiom. Dlatego to na młodych zawsze tam jesteśmy w samej szpicy, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsce i wygracie też tutaj, lotniki są. Tak młode po prostu trzeba dbać jak o malutkie dzieci, żeby wszystko miały i po prostu na natury dużo im trzeba stosować. Naturalnie, żeby być. Muszę się czuć dobrze, musi przewieźć, za duży nie może być, żeby na oczy nie poszło. No i tak to przy młodych wygląda właśnie. Młode trzeba więcej dbać niż u starsze. Nasza metoda lotowania jest po prostu, można powiedzieć, 2 loty zaczynamy od mutku, lecimy na 3 lot, mutki są już rozłączone, lecimy wdowieństwem. Stosujemy teraz bardzo dużo rzeczy, przechodzimy coraz więcej na rzeczy naturalne, bardzo dużo dajemy jarzyn, do herbaty dokładamy, gołębie jak przylatują z lotu dokładamy, do tego miodu, do cytryny jeszcze dokładamy, po prostu takie rzeczy jak pokrzywy, które bardzo dużo mają żelaza, magnezu, potem skutkują na dłuższe loty, na dalszą odległość. Tylko trzeba to po prostu systematycznie dawać. Po jednym razie, po 2 razach tego efektów nie będzie, ale gdy się daje systematycznie, po miesiącu już te efekty będą witalne. Te gołębie wtedy witalność mają, zdrowie mają. W poniedziałek dajemy gołębiom zawsze jakieś jarzyny na drożdże. W środę dajemy też tylko inne znowu jarzyny na drożdże. Raz w tygodniu dajemy żelazo gołębiom przeważnie w środę, żeby te gołębie po prostu jak jest lot z wiatrem, żeby nie poprzestrzelały, tylko żeby miały ciąg do gołębnika. Gołębie nie przekarmiamy. W piątek, czwartek dajemy im po prostu gołębiom dosyta, żeby one miały tą moc. W sobotę dajemy połowę dawki, taką lekką karmę. Po przylocie gołębie dostają lekką karmę, na wieczór już dostają taką pół na pół mocniejszą ze słabszą karmą. Do tego dokładamy jarzyny, drożdże. Jeszcze mogę jedną taką ciekawą sytuację powiedzieć, że raz w tygodniu dajemy serwatkę. Ktoś nie wie, co to jest serwatka, to jest po prostu sera. Te gołębie mają naturalne, tam jest żelazo, magnez, potas, jest kwasy są w tym, aminokwasy są.
A jeszcze mogę dodać, że sera dużo dajemy dla młodych gołębiom i starym, podczas mają jeszcze przed lotami, żeby te gołębie po prostu miały takie rzeczy naturalne, zdrowe, żeby te młode gołębie były bardzo uchowane, bo jak dajemy na wspólne gołębiki, żeby te gołębie po prostu były mocne, silne, dobrze odchowane. Gołębie, gdy są mocne, silnie odchowane na wspólnych gołębikach, dlatego robią wyniki. Gdy gołębie są słabo odchowane, młode, w rywalizacji z innymi hodowcami, którzy tam mają same najlepsze gołębie, nie mamy żadnych szans. Treningi po prostu ja stosuję tylko raz w tygodniu, bo po prostu nie mam czasu. Przed lotami tam wywożę 4-5 razy, żeby te gołębie wiedziały, o co chodzi. Bo stare gołębie po prostu, one już wiedzą, o co chodzi, tylko trzeba im po prostu przypomnieć. Młodych wywozimy więcej razy, a stare wywozimy tylko w piątek, raz rano. Wypuszczamy pierwsze samce, przylatują, zaliśmy ich samice, poczymamy ich do pół godziny, widzimy, że się uspokoją, wyciszą. Rozłączamy, te gołębie są niewypuszczane, ładowane są w sobotę na lot i po prostu tak idą systematycznie na wszystkie loty. Tutaj mamy gołębia, który był pierwszy, przyleciał, jest to starej linii huraganów, ostatni syn starego huragana. On właśnie ma takie wyższały, bardzo lubi, jak są loty takie ciężkie właśnie, pod wiatr, w deszczu, to właśnie lubi się pokazać jako gołąb pierwszy. O, piórka ma wszystkie 10 piórek, tak, energii w nim jest bardzo dużo, witalność w nim jest duża. Może z tych jarzyn, co stosujemy? Ja mam po prostu takie wiaderka, może biało-czerwone, bo bugała ma złote, a my mamy barwy narodowe. Tym dajemy zawsze starym gołębiom, tym daję młodym gołębiom, żebym się nie pomylił. I to wygląda rewelacyjnie. Każdy, jak ma już tak troszeczkę lat, to żeby się nie pomylił, którą karmę dać, jak jest zabiegany, to wtedy wiem, że starym się daje większe, bo są starsze, w białym. Czerwone się daje młodym, bo one tylko są początkujące. I tak wyglądają barwy narodowe, panowie. Nasze. I tak trzymać. Ja przygotowuję gołębie na wspólny gołębik do Małopolski i mam tu takiego pomocnika, który zawsze daje gołębiom tabletki do dzióbka TKK, a później dziadek daje kropelkę na co? Na pirojady, tak? Na robaki. Tak, na robaki, tak. I więc pokażemy, jak to wygląda. O. O. Ja biorę gołąbka, czekaj, a ty go pogłaskaj na koniec, tak. No, 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 no. Tak, i teraz bierzemy kropelkę z Tolisana. Tak. Na pirojadki. Tak. Dajemy mu tu na kark. O. Pirojadki jest złośnie. No. I to jest operacja zrobiona. Operacja zrobiona. Tak. 4 tygodnie gołębie, jak mają w gniaździe, to je szczypię salmowilem. A później oddaję w ręce właściciela WGA i niech robi z nimi co chce. To co mówiłem wcześniej, to są huragany. Tak, huragany. Tak, a to są wandanabele razy van roje. Tak. A to są do timu są 4 razy krzyżówka. Huragan, wandanabele, horemans i van roje. Czyli jak zdajesz na gołębi, to dajesz liniami, tak? Bo drużyny wkładasz liniami. Tak, 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 liniami. I zawsze dokładam 30% takich, które mam jeszcze niesprawdzone. Czy się to sprawdzi, czy nie. Bo tam na wspólnych gołębikach one mają jednakowe jedzenie i siła musi być, i odporność, i waleczność. To wtedy gołąb dopiero pójdzie. A w oddziele, no to jest w oddziele. Jeden do to, drugi do to i to... Słaby gołąb poleci nawet. Ale to z tego co widzę, to połowę daliście, znaczy ogólnie jako cały team górków, no. To ogólnie daliście połowę niebieskich i połowę czerwonych. No. Zielone jest. Brzydze, tak. No i nakrapianych, nie? No, chodzi mi o nakrapiane jako niebieskie. No. No. Bo ja nie lubię takich, który za bardzo gołębi. No, wiem, tylko mówię o to, że team jest podzielony na połowa czerwonych i połowa niebieskich gołębi. Ja bardzo dużo daję na wspólne gołębniki, więc dałem na Police Master, super gołąb, rogowo, kosakowo,
w Niemczech na Wspólny Gołębnik, na Giewont, do Rumunii, Witnica, Opoczno i Małopolska. A jeszcze pójdą na Mazury. Te puchary są zdobyte w większości na WG i w oddziele, i w sekcji, i nawet w Rumunii też, i mam oryginalne dyplomy z moimi gołębiami. I też z moimi. Tak, tak, tak. No i tu mam takiego wnuczka, który się opiekuje tymi pucharami tutaj. Pierwsze moje zaczęcie na wspólnych gołębnikach to na Słowacji. No. I od razu zdobyłem podium. Montaż i realizacja Studio Filmowe Tornado.